jesteśmy głodni wygrywania. Wiemy, że jest potrzebno być konsekwentny i dać wszystko sobie. Faktycznie, że wygrać puchar, potrzebno wygrać 3 mecze. Także przygotowujemy się na i na regenerację. Fizjoterapeuty dają, pracują i dają wszystko sobie, żeby mieli dobre regeneracje. A z drugiej strony też moi asystenty scoutingiem dają wszystko sobie i też zobaczymy na pucharu i będziemy analizować zespole, który tam grają. Znaczy nie ma dużo czasu do przygotowania. My praktycznie chcemy zagrać i koncentrujemy się na siebie, na swój system gry, w ataku i obronie. I jak powiedziałem, znaczy idziemy walczyć o Puchar Polski. Chcemy awansować do finału i wygrać ten turniej, aczkolwiek no, najpierw zaczyna się wszystko, cała zabawa od piątku. Tam myślę, że czeka na nas Asseco, głodne walki. Ostatnio przegrali z Anvilem, więc myślę, że teraz i też pamiętają porażkę tutaj, więc myślę, że będą chcieli naprawdę zagrać z honorem. Gdzie? To zapytać Nostradamus. Jego duch, mam powiem, można. Kto będzie, to nie wiadomo.